Już w najbliższy wtorek, 4 maja, ruszy pierwszy w powiecie jaworskim punkt szczepień powszechnych przy ulicy Niepodległości w Bolkowie. Od godziny 8.30 osoby zarejestrowane będą mogły zaszczepić się przeciwko COVID-19 odpowiednimi preparatami firmy Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson i AstraZeneca. Przypominam, że rejestracja możliwa jest przez całodobową i bezpłatną infolinię pod numerem telefonu 989. Przed połączeniem należy przygotować PESEL i numer telefonu komórkowego, na który przyjdzie SMS z terminem szczepienia. Można także zarejestrować się poprzez e-rejestrację. I do tego nie jest potrzebny nam profil zaufany. Na stronie głównej pacjent.gov.pl wystarczy kliknąć na Zarejestruj się na szczepienie i przejść na stronę e-rejestracji. Tam można wybrać jedną z dwóch ścieżek rejestrowania się online na szczepienie przeciw COVID-19. Szybką, która służy tylko do umawiania terminu szczepienia, albo pełną, z opcją logowania się do systemu e-rejestracji, czyli poprzez profil zaufany. Wybierając szybszą ścieżkę, podajemy tylko nazwisko, PESEL i numer telefonu. Ten telefon musimy mieć przy sobie. Punkt szczepień powszechnych w Bolkowie pracować będzie na początku od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 17.30, ale w miarę zwiększenia dostaw szczepionek punkt będzie czynny od poniedziałku do niedzieli. Pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację punktu szczepień powszechnych w Bolkowie. Bardzo dziękuję.